Siema na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu w moim pięknym laboratorium, prawda, tutaj na pustyni obok tego grobowca strażnego, w którym jest kamień nieskończoności. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy wydobyć tamten kamień stamtąd, żeby po prostu on już tam nie był, ponieważ jest bardzo duże ryzyko tego, że klon mi go stamtąd zabierze, ponieważ niby on nie wie o tamtym miejscu, w którym ten kamień jest, ale z drugiej strony wie o tym, że tam gdzieś powinien być. I jeżeli on przypadkowo odnajdzie tam to miejsce, no to mamy trochę przypał. I on się wtedy wkurzy fest na to, że w ogóle mu nie powiedzieliśmy o tym, że ten kamień mamy. Tu w ogóle jest jakiś Januszek. Halo? Halo? Halo, przepraszam. Dlaczego pan tutaj jest? Patrzę. Może pan wyjść z tego pomieszczenia? Bo mi tutaj, prawda, tu jest laboratorium, do którego nie ma pan wstępu. Może pan się stąd... Może pan się stąd wynieść? Nie, tylko proszę się stąd wynosić, czekaj, pomogę panu. O, tutaj rozwalimy ścianę na momencik, tu. Proszę, proszę wyjść stąd, no nie, o, patrz jak wybiegł. Dobra, mamy go z głowy, dobra, słuchajcie, lecimy w tamto miejsce zobaczyć, prawda, ten kamień i jakoś spróbować go wydobyć. No mamy problem taki, że jest oficjalnie powiedziane, że jeżeli ktoś ma supermoce i dotknie tego kamienia, to te supermoce traci. No ja mam supermoce i trochę nie chciałbym ich stracić, więc na pewno nie możemy go dotknąć. I musimy znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby go stamtąd po prostu wydobyć. Mam nadzieję, że nam się to jakoś uda, no bo jakby nie było, to on tutaj niby miał być bezpieczny, ale tak naprawdę no nie jest bezpieczny, bo skoro ja go znalazłem, to może go znaleźć każdy, wystarczy tylko trochę pomyśleć. No i obawiam się, że mój klon, jako że ma podobny mózg do mojego, no to jest w stanie pomyśleć. Dobra, wejdźmy do środka, schodzimy. Kto tam był? Ej, ktoś tam był. O kurczę, dobra, czekajcie, to jest chyba mój klon. Dlaczego on tam jest, beze mnie? Co to ma być? Czekajcie, w którą stronę on pójdzie? Ja nawet nie wiem, muszę się oddalić jak najdalej. Tutaj szybko, o. Patrzcie, wychodzi. Dobra, pobieg. To jest mój klon, ewidentnie to jest mój klon, czyli... Wow, wow! Kurczę, jak się wystraszyłem, creepera wybuchł obok mnie. Dobra, wejdźmy tam do środka. Gdzie on pobiegł w ogóle, ten klon? Patrzcie, biegnie tam. Wraca do Palionowa chyba. Dobra, czekajcie, wejdźmy do środka, zobaczmy, co on tu robił w ogóle. Dlaczego on tutaj był? Dlaczego on tutaj jakieś rzeczy, prawda, robi beze mnie? Dobra, zamknął to, ale był tu. Dlaczego on tutaj był i nie powiedział mi nic? Ja wiem, że też byłem bez niego tutaj, ale dlaczego on tutaj był? To jest dla mnie zastanawiające. No dobra, nic się tu nie zmieniło, czekajcie, pójdźmy zobaczyć na ten kamień, czy jest bezpieczny, czy nie. Dobra, tu jest wszystko ok, tak mi się wydaje. Nie mam pochodni, więc jest strasznie, strasznie... To wywalę, bo tego nie potrzebuję. Dobra, uwaga. Czy ja tam gasiłem światło? Wydaje mi się, że gasiłem. Mam nadzieję, że on tego nie odnalazł, bo jak... No ja za każdym razem sobie nie trafię. To jest straszne. Przestań się palić, przestań się palić. Dobra, czekajcie, wlećmy sobie tak, na spokojnie. I... Nie! Nie, to jest niemożliwe. No i o tym mówiłem. I właśnie jesteśmy świadkami tego, jak mój klon właśnie nas okradł i w tym momencie nie mamy kamienia. Widzicie? Zabrał go, czekajcie. Siema, tu klon. No to ładnie. Nie powiedziałeś, że znalazłeś kamień. Myślałem, że razem działamy. Zawiodłeś mnie. Zabrałem kamień, koniec naszej współpracy. Mam nadzieję, że Świrus będzie mądrzejszy od ciebie. Co? Nie, to jest najgorszy dzień w moim życiu. Dlaczego on coś takiego zrobił? Znaczy, dlaczego my mu nie powiedzieliśmy w ogóle o tym, że to znaleźliśmy? Straciliśmy zaufanie mojego klona, co było nam mega potrzebne w walce ze Świrusem, który też chce mnie zniszczyć, tak samo jak on zresztą, więc w sumie oni się perfekcyjnie dobrali. Ale, kurczę, no i straciliśmy kamień, to było najważniejsze, co mieliśmy tutaj tak naprawdę, to, co nas tu trzymało. I, o nie, znowu spadłem do tej lawy, jak ja tego nie lubię. Nie doskakuję tutaj, no powinien normalnie na ludzie to przeskakiwać z tymi mocami. No ale dobra, przynajmniej wiemy, że udało się wydobyć kamień stąd. Przestań się palić, proszę. Nie, bo zginę zaraz. Dlaczego? Dlaczego mi tak życie mocno spada, skoro ja jestem Supermanem? Co to miało być? Przecież mam wszystkie zbroje i inne takie. Przecież ja normalnie byłem odporny na ogień prawie, że ja tutaj jestem nagle teraz jakiś podatny na to. To mi się nie podoba, słuchajcie. Coś dziwne rzeczy się tu dzieją. Ja mam nadzieję, że samo zbliżanie się do kamienia nie sprawiło, że już zacząłem tracić te moce. Bo jeżeli tak się stało, no to jesteśmy, prawda, no nie mówiąc brzydko, prawda, w nosie, w tyłku, o, tak, tak można było powiedzieć. Dobra, w takim razie, skoro klon napisał, że poszedł dogadać się ze Świrusem i przed chwilą go widzieliśmy jak wychodzi, czyli widocznie w tym momencie wyniósł ten kamień, co oznacza, że on właśnie w tym momencie poszedł do Świrusa się z nim dogadać, więc to jest najgorsze, co może być. Musimy tam jak najszybciej się dostać, żeby po prostu zobaczyć, czy już dogadali się, czy coś zrobili już, czy nie. Znowu mi się ktoś tutaj wtrąca w moje laboratorium, nie podoba mi się to strasznie. O, widzisz, a w sumie, dojedź go. Nie no, dobra, żartowałem. Ale proszę stąd wyjść.
O, super, dobra, widzisz, uratowałem cię, ale proszę już nie nękać mojego laboratorium. Dobra, słuchajcie, wracamy szybko do Palionowa, lecimy szybko do tamtego miejsca, w którym Świrus, do bazy Świrusa tak naprawdę, ponieważ tam jest największa szansa na to, że oni teraz będą i będą dogadywać jakiś biznes, więc koniecznie musimy tam być już tak naprawdę, od teraz tak nagle. Więc w sumie dlaczego ja nie lecę, tylko biegnę na piechotę? Dobra, mówię, że musimy tam być już, a sobie na ludzie biegnę. Dobra, lecimy tam na szybkości, żeby po prostu tam być i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się ich przyłapać na tym i uda nam się odzyskać ten kamień, chociaż nawet jak go zobaczymy, to za bardzo nie możemy go dotknąć, bo jak go dotkniemy, to tracimy moce i wtedy totalnie jesteśmy słabi. Skoro ten Świrus daje sobie radę ze mną, w momencie kiedy ja mam super moce i ten klon zresztą też, to co będzie się działo, jak ja stracę te super moce? To będzie dramat. Dobra, wejdźmy tędy i zobaczymy, czy oni gdzieś tutaj są, czy raczej ich tutaj nigdzie nie ma, czy są, czy nie ma. No nie wiem, kurczę, czekajcie. Zejdźmy tu nikogo nie ma. Nie ma tu nikogo, dobra, zejdźmy na dół. Tu są te tabliczki, więc tutaj, tu nikogo nie ma. Są tutaj, no, te trumny, dobra, tu też nikogo nie ma, no, proszę, ja mam nadzieję, że... Proszę, no nie ma ich tu naprawdę. Ale dobra, jeszcze zobaczmy tutaj, ponieważ tu jest to tajne przejście. Mogą być tutaj w tym miejscu. O, jak to się długo otwierało strasznie. Przejdźmy tam do tego laboratorium, które jest pod tą ziemią od Świrusa. Może akurat tam będą jakieś rozmowy przeprowadzać, no... Dobrze by było, żeby ich znaleźć, ale mamy trochę... O, czy jestem w stanie polecieć tak jakoś w miarę szybko? O, dobra, jesteśmy... Patrzcie, jak szybko przeleciałem. To jest otwarte. Tak jakby tu byli. Czekajcie. Tam jasne, że wiem. Aha, nie, to jest to było, jak ja z klonem gadałem. To nie jest ich rozmowa teraz, dobra. Ale jest to otwarte, tak jakby ktoś tutaj już był. Więc... Mam nadzieję, że to jest otwarte z ostatniego razu, jak tu byłem, albo klon, albo znaczy Świrus zapomniał to zamknąć, a nie, że po prostu to jest, że byli tu przed chwilą i na przykład się minęliśmy z nimi, to by było straszne. Ale czekajcie, jeszcze wrócimy do bazy Świrusa zobaczyć, czy aby na pewno tam nie ma czegoś, bo kurczę, nie wiem, boję się fest, bo nie wiem, co zrobić, jeżeli ten jak to się nazywa, ten kamień, jak go stracimy, no to będzie przecież dramat. O, nie, kliknąłem w to? Dobra, kliknąłem. Polećmy tutaj na górę, zobaczmy, co tutaj... Kurczę, spadłem do dziury. Nie, tu wszystko mi nie idzie dzisiaj po myśli. Jakiś jestem tak zestresowany. Czekajcie, na górę tu jest jakaś sala konferencyjna. Jest tutaj... Tu jest jakaś książka! Czekajcie. Zgodnie z artykułem 53 Konstytucji Palionowa potwierdzam wymianę barterową kamienia nieskończoności w zamian za 34 bloki diamentu. Podpisane przez obydwóch. Spóźniliśmy. Wiesz, aż mnie gardło zaczęło boleć. Spóźniliśmy się na to, żeby tutaj to pokonać, czyli doszło do wymiany między nimi. To jest najgorsza informacja, jaką dzisiaj mogłem zobaczyć. Najgorsza informacja, to znaczy, że klon jest już w posiadaniu diamentów, a Świrus jest w posiadaniu kamienia nieskończoności, więc lecimy szybko do bazy mojego klona zobaczyć, czy tam są już te diamenty, bo on w takim razie powinien tutaj już... Czyli on tutaj jest. Powinien już tutaj być i już mieć te diamenty tutaj schowane, jeżeli doszło do wymiany. Jeżeli doszło, ponieważ tu jest wszystko otwarte. Jest tutaj? To jest... Nie ma jeszcze. Dobra, czyli jeszcze nie wszystko stracone. Może jeszcze nie doszło do wymiany. Może się dopiero umówili na wymianę, że podpisali umowę i dopiero dojdzie do wymiany. Może jeszcze nie doszło. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze nie doszło, bo jeżeli już doszło do wymiany, no to jesteśmy, prawda, zgubieni, jak to się mówi. Ale musimy znaleźć miejsce, w którym dojdzie do tej wymiany, ponieważ no ewidentnie nie doszło do niej tutaj, ewidentnie nie doszło do niej w tamtym miejscu. Gdzie w takim razie może dojść do takiej wymiany kamienia nieskończoności w zamian za diamenty? No totalnie nie mam pojęcia, nie wiem, na statku? Dobra, polećmy na statek. Chociaż to jest głupie, żeby na statku coś takiego było, no tu raczej nie. Czy tu na statku może być jakaś wymiana? No raczej nie, nie za bardzo. Tutaj gdzieś... No to co, dlaczego mieliby to robić na statku w ogóle, jak ten statek w ogóle z nimi nie jest powiązany? Nie wiem totalnie, gdzie mam szukać miejsca, w którym oni mogliby jakikolwiek ze sobą biznes, prawda, toczyć. Jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe. No nie wiem, wróćmy w takim razie do tamtej piramidy. Zobaczyć, co tam można zrobić, nie wiem, zostaw... Albo, wiem, weźmy jakąś... No nie, wpadłem do wody. Weźmy jakąś, jak to się nazywa, tabliczkę. I dajmy do domku od tego... Od klona, żeby się z nim dogadać. Może jeszcze się uda nam go przekonać jakoś. Rozwalmy to drzewo i chodźmy szybko tutaj, ponieważ to jest niezamurowane, więc tak jakby on tutaj był przed chwilą. Chyba że pokłócili się i coś teraz się między nimi dzieje. To też jest taka możliwość. Oby, jakby się oni pokłócili, to byśmy byli w super sytuacji. Dobra, zróbmy sobie na szybko kilka tabliczek i napiszemy mu tutaj jakieś kurcze, nie wiem, nawet nie wiem, co mu mam napisać. Poproszę go, żeby dał mi szansę, nie wiem, tu to napiszmy. Wiem, że nie powiedziałem, albo wiem, że zabrałeś kamień
N będzie wiedział, o co chodzi. Chciałbym cię przeprosić, że ukrywałem to przed tobą. Proszę, nie dawaj... O nie. Nie dawaj go świrusowi. On wszystkich... O nie, nie umiem pisać aż ze stresu. On wszystkich zniszczy. Daj znać, jeśli zmienisz zdanie. Nie, dobra, bez pozdrawiam, to jest takie zbyt oficjalne. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Serduszko. O, dobra, no mam nadzieję, że na to pójdzie. Jeżeli nie, no to jesteśmy straceni tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwiąże, co się wydarzy i czy uda nam się dogadać z klonem ponownie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.